Dnia 13 sierpnia 1873 roku w Jurczycach pod Krakowem urodził się Józef Haller. Mały Józef już od najmłodszych lat wiedział, że poprzez solidną naukę najlepiej przygotuje się do służby ojczyźnie. Dzięki wytrwałej pracy ukończył studia na Wydziale Artylerii Akademii Technicznej w Wiedniu, a w armii austriackiej dosłużył się stopnia kapitana. Pozwoliło mu to opanować sztukę artyleryjską do perfekcji. Po kilkunastu latach zwolnił się ze służby w armii, gdyż, jak sam wspominał, odżyły nadzieje na wojnę ludów, o którą modlił się Adam Mickiewicz. To między innymi spowodowało, że postanowiłem już w roku 1908 możliwie szybko zwolnić się ze służby czynnej w armii austro-węgierskiej. Jego przewidywania szybko się sprawdziły. 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie został zastrzelony austriacki arcyksiąże Franciszek Ferdynand. Miesiąc później, 28 lipca, wybuchła pierwsza wojna światowa. Józef Haller od razu zrozumiał, że nowa wojna stwarza szansę na walkę o niepodległość Polski. Dlatego zaangażował się w tworzenie legionów polskich przy armii austriackiej. W nocy z 6 na 7 listopada 1917 roku wybuchła w Rosji tzw. rewolucja październikowa, w wyniku której do władzy doszli bolszewicy. Po objęciu władzy Włodzimierz Lenin, będący liderem bolszewików, uznał, że kluczem do realizacji jego polityki musi być wycofanie się kraju z wojny światowej poprzez ustanowienie rozejmu z państwami centralnymi, czyli Cesarstwem Niemieckim i Austro-Węgrami. Reprezentowane przez Lewa Trockiego władze sowieckie razem z państwami centralnymi uzgodniły przekazanie dawnych terenów Królestwa Polskiego oraz terenów Litwy Niemcom. Na Ukrainie została proklamowana Ukraińska Republika Ludowa. Polska delegacja nie została dopuszczona do rozmów pokojowych. 15 lutego 1918 roku, protestując przeciwko niekorzystnym dla Polski ustaleniom między Rosją Sowiecką a państwami centralnymi, Józef Haller postanowił przebić się wraz z podległą mu 2. Brygadą Legionów Polskich i innymi oddziałami polskimi przez front austriacko-rosyjski pod Rarańczą. Na drodze stanął mu korpus austro-węgierski pod wodzą generała Ferdynanda Kosaka. Polacy musieli stoczyć krwawą bitwę. Po zwycięskiej bitwie pod Rarańczą oddział Józefa Hallera połączył się z polskimi formacjami w Rosji. 7 kwietnia 1918 roku Józef Haller otrzymał nominację na stopień generała. Niestety obecność jednostek polskich na Ukrainie była widziana przez Niemcy jako naruszenie warunków Traktatu Brzeskiego. W nocy z 10 na 11 maja 1918 roku bez żadnych uprzedzeń przeważające liczebnie oddziały niemieckie zaatakowały jednostki polskie rozlokowane w okolicy Kaniowa. Po całodziennej walce i wyczerpaniu się zapasów amunicji, drugi korpus polski został zmuszony do złożenia broni.
Ta porażka polskiego generała była jednak początkiem drogi do jego największego życiowego sukcesu. Po rozbiciu korpusu Józef Haller uniknął niewoli i pod fałszywym nazwiskiem Mazowiecki przedostał się przez Kijów do Moskwy, a stamtąd przez Karelię i Murmańsk do Francji. Tam właśnie, dnia 4 października 1918 roku, Komitet Narodowy Polski powierzył mu formalne dowództwo nad formującą się Armią Polską, później zwaną Błękitną Armią Hallera. Błękitna Armia była wyposażona w nowoczesną broń, a zwłaszcza samoloty i czołgi Renault FT-17. Jej liczebność wyniosła ostatecznie 68 tysięcy żołnierzy. W kwietniu rozpoczął się transport armii z Francji do Polski. Generał Haller przybył do Warszawy 21 kwietnia 1919 roku, gdzie witany był jak bohater narodowy. Zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego w październiku 1919 roku Błękitna Armia rozpoczęła proces pokojowego odzyskiwania Pomorza. Dnia 10 lutego 1920 roku miały miejsce symboliczne zaślubiny Polski z morzem. Posłuchajmy, jak wspominał tę uroczystość sam generał Haller. Po chrzy świętej, przy salutach armatnych i odegraniu hymnu polskiego, morska bandera polska wznosiła się na maszcie, przy czym strażnik dotychczasowy tego wybrzeża, rybak kaszubski, z jedyną bronią, wiosłem u boku, oddawał straż w ręce marynarza polskiego. Stojąc pod banderą, zaznaczyłem w krótkim, mocnym przemówieniu, żeśmy wrócili nad morze i Rzeczpospolita Polska staje się znów władczynią na swoim Bałtyku. Na znak tego i zaślubin Polski z Bałtykiem rzucam w morze pierścień ofiarowany mi przez polską ludność Gdańska, który znów będzie polskim.